Hej, witajcie w nowym vlogu. Właśnie jemy śniadanie. Znaczy ja już swoje jadłam, a Nikoś jeszcze dojada. I każe mi czytać katalog z Lego, w którym się nie da nic czytać, bo są same obrazki i ceny. Dopijam sobie swoją kawę i słuchajcie, się obudziłam w ogóle z takimi jakimiś zawrotami głowy. Znaczy się, już się kładą z zawrotami głowy, ale miałam nadzieję, że się prześpię i będzie lepiej. A po prostu Nikoś się obudził jakoś tam w nocy, koło trzeciej. Ledwie do niego wstałam, potem Mateusz mnie zmienił i rano wstałam i dalej mi się kręci w głowie, ja nie wiem o co chodzi. Jak robiłam śniadanie, myślałam, że się przewrócę, ale mam nadzieję, że zaraz wypiję kawę i będzie mi lepiej. Kawa jest przepyszna, smakuje po prostu jak kawa w kawiarni. Przepyszna jeszcze ze spienionym mleczkiem. Trochę ogarnęłam po śniadaniu w domu i wyszłam z Nikosiem na dwór, bo cały czas mi się kręci w głowie. Się nie za dobrze czuję, Nikoś też ma jakiegoś wyśmienitego humoru. Więc stwierdziłam, że z nim wyjdę, bo w domu i tak nic konkretnego nie zrobię, nic produktywnego. Przez to, że mi cały czas jest niedobrze, a tak to się Nikoś może chociaż trochę wybiega i może łatwiej zaśnie, bo cały czas 3 dni już, tak? 3 noce. 3 noce już jest bez uspokajacza, więc usypianie trwa trochę dłużej, ale zasypia. Na drzemkę też. Wczoraj zasnął w ogóle już bardzo szybko, więc może już się przyzwyczaił do tego, że go nie ma w buzi. I jest mu łatwiej zasnąć, no ale stwierdziłam, że właśnie z nim wyjdę. To może też trochę dłużej pośpi. Zobaczymy, ja się może też trochę zdrzemnę, nie wiem o co chodzi z tą moją głową dzisiaj. A właściwie od wczoraj, ale tak jest. Korzystając z tego, że już jestem z Nikosiem na dworze i tak w sumie nie mam co robić, tylko idę za nim po prostu, to stwierdziłam, że do was pogadam. O, idzie na Riska, widzisz? No, przez weekend sobie byliśmy we Wrocławiu, znaczy w sobotę weekend, ja w niedzielę pojechaliśmy do moich rodziców i zostaliśmy na noc, z racji, że poniedziałek był wolny. No więc Nikoś miał okazję się pobawić z moją mamą trochę. I wczoraj poszli na spacer z Mateuszem i z moją mamą właśnie. Poszli sobie na spacer, a ja zostałam w domu. I robiłam sobie paznokcie, bo już wtedy mi się trochę kręciło w głowie i stwierdziłam, że nie chcę za bardzo wychodzić. Wolę zostać w domu i właśnie zająć się paznokciami, żeby nie musieć tego robić wieczorem, zwłaszcza, że nie wiadomo jaka będzie nocka. Wiadomo, teraz nie będzie uspokajacza, to różnie może być. Więc stwierdziłam, że wolę sobie zrobić te paznokcie w ciągu dnia. No i Mateusz powiedział, że dobra, to oni idą na spacer, a ja żebym sobie została i się zajęła tymi paznokciami. Później jak wrócili, położyliśmy Nikosia na drzemkę, no i skończyłam sobie te pazury. A pazury prezentują się tak. Zrobiłam w macie, o, to moje poparzenie. Ostatnio jak wyciągałam ciasto z piekarnika, to się poparzyłam. Zrobiłam fokus. Fokus wrócił. Tak się prezentują. Pokażę wam później w domu, jakich użyłam lakierów. Zieleń jest z Neonail. Ten tutaj blady róż taki też jest z Neonail. A ten złoty pasek zrobiłam lakierem z semilaka. Później wam pokażę, jakie to są kolory. I wykończyłam sobie matowym topem z Biedronki. Z Lakel się chyba nazywa ta firma, chyba Lakel. No i bardzo fajny jest ten top, bo są naprawdę matowe, mocno matowe, nie ma żadnych błysków, więc bardzo mi się podobają. Myślę, że całkiem fajnie wyszły, tylko te paski mogłyby wyjść trochę cieńsze, ale i tak nie jest najgorzej. Na szczęście Nikoś dosyć szybko postanowił wrócić do nas na podwórko. Wszedł do domku, odstawił rowerek do garażu, no, a teraz będzie coś kopał łopatką. Co będziesz kopał? Idziesz do piaskownicy? Jeżeli można to nazwać piaskownicą. A Kicia jak zwykle nam dzielnie towarzyszyła w spacerze. A u nas wciąż jeszcze są maliny. I to całkiem sporo. Taki mały krzaczek, a to cały czas malinki jeszcze są. Ogonek. Ogonek? Urwać ci ogonek? O, urwałeś sam. Położyłam właśnie Nikosia spać. Za mną leży pranie, bo zaczęłam składać sobie. Jakiegoś sobie układał puzzle i co? Robię sobie kawę, znowu sobie spienię mleczko i zrobię sobie w tym French pressie. Smakuje zupełnie inaczej niż rozpuszczalna, więc chyba już tylko taką będę piła. Tak więc teraz robię kawę, skończę składać to pranie, jeszcze mi zostało trochę skarpety do poskładania, schować do szafy i usiądę i sobie coś obejrzę. Albo ewentualnie się zdrzemnę, bo nadal mi się kurczę kręci w głowie i nie wiem dlaczego, nie wiem o co chodzi. Ale grunt, że udało mi się położyć Nikosia, bez smoka, więc jest naprawdę fajnie, już 3 dzień i mam nadzieję, że już sobie nie będzie o tym przypominał. Nikoś się już wyspał,
Ja się biorę za obiad pomału. Wcale nie robię niczym, w ogóle mi głowę teraz rozbolała jeszcze dodatkowo, więc ja nie wiem, o co chodzi, naprawdę. Idzie tylko po drodze cały czas. Muszę się wziąć za obiad, w ogóle się tak ściemniło. Pogoda się zepsuła, zaczęło padać i momentalnie się zrobiło ciemno. Więc ja się biorę szybko za obiad. I dzisiaj w planach jest spaghetti, więc biorę się do roboty. Sos do spaghetti już zrobiony. Chciałam gotować makaron, zagotowałam już wodę, posoliłam i się okazało, że nie mam makaronu do spaghetti. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale Mateusz już jedzie. Powinien niedługo być i wstąpi na chwilę do sklepu właśnie po makaron. Ale nie wiem, jakoś myślałam, że mam nawet dwie paczki makaronu do spaghetti, a otwieram szafkę, grzebie. Nie ma. Więc czekam, aż Mateusz przywiedzie i sobie na kolację po prostu zjemy spaghetti. Mateusz już wrócił do domu, makaron spaghetti ugotowany, za chwilę sobie zjemy, ale najpierw Mateusz musi kręcić półkę. Nareszcie. Już tyle czasu na nią czekam, że w końcu mi przykręci drugą półkę tą w kuchni, bo jedną mam na przyprawy, na te słoiczki. Już się pościągałam, no bo zaraz będziemy wieszać tą, więc na pewno i tak się pokurzy. Pościągałam te puszki, jeszcze muszę chleba tylko wziąć. No i przykręcam tą drugą półkę, bo po prostu potrzebuję więcej przypraw poustawiać sobie, żeby nie wyciągać z szafki, bo tak mi jest wygodniej sięgnąć po słoiczek po prostu i nasypać, więc będzie druga półka na przyprawy. Jak wysoko? No wyżej. Tak, żebym mogła swobodnie wyciągnąć słoiczek, nie? I przy okazji stwierdziliśmy, że sobie nagramy, że sobie skręcimy tą półkę dla Nikosia z IKEA, którą pokazywamy w polu, na resoraczki. Tylko jeszcze musimy się zdecydować, jak chcemy, żeby była ustawiona. Ale myślisz, że aż tak rozbieżnie, żeby aż tak na szeroko? No będzie wygodnie z niej korzystać. A no w sumie. Tak się prezentuje półeczka. Nikoś już ustawia autka. No dobra, półki przykręcone, to ja się biorę do przesypywania przypraw. Mam tutaj dwa zestawy, mam jeszcze jeden wolny słoiczek w szafce, więc... Ciebie zawsze przesypywanie przypraw, tylko chciałam jakoś tak zrobić, żeby tam były rzeczy takie, przyprawy bardziej na słodko, a tutaj na słono, ostro, ale chyba nie będę miała aż tyle przypraw na słodko, nie wiem czy w ogóle tyle istnieje. Ale zaraz pomyślę, jak to można zrobić. Na razie postawiłam tam curry i kurkumę, bo one w sumie pasują i do takich, ale zaraz to jakoś ogarnę. Siadamy do obiadu, Nikoś już zajada, to porcja Mateusza, tu moje. Smacznego! Słuchajcie, Nikoś już śpi, ja się już wykąpałam, jest za 15:10, więc się biorę za składanie vloga. Czekam, aż Mateusz się wykąpie i coś sobie pooglądamy. Na dzisiaj się już do mnie żegnam, mam nadzieję, że ten vlog nie był jakiś bardzo nudny i że za dużo nie narzekałam. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki. Pa, pa!